Zdrowia. W smutnych czasach dzisiaj żyjemy. No, żałosnych czasach żyjemy. No, wesołych czasach żyjemy. Nie jest dobrze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Jussie Smollett. Jussie Smollett jest taki przypadek w Chicago właśnie. Murzyn, taki otwarty homoseksualista, zaaranżował, no, zrobił w zasadzie fałszywą sytuację, taką mistyfikację, zrobił wszystkich ludzi w konia. Jak to zrobił w konia? No, zrobił w ten sposób, że powiedział, że został napadnięty. Został napadnięty, no i ta nienawiść, powiedzmy, w Ameryce do tych czarnych ludzi, do homoseksualistów, no to jest coś nieprawdopodobnego. No i najgorsze jest wszystkim w tym to, że on mieszka w najbardziej w Chicago, w miejscu najbardziej liberalnym i najbardziej różnorodnym i dosyć bogatym miejscu. No i on wyszedł i on powiedział, że w zasadzie to dwóch białych ludzi popierających Donalda Trumpa oblali go chlorkiem, przepraszam, no i do tego zawiesili mu na szyi pętlę do wieszania. No, okazało się, że ta pętla, no to kupiona gdzieś w jakimś katalogu. Okazało się, że tych dwóch białych to byli czarni. Okazało się, że on im zapłacił ciężkie pieniądze. Okazało się, że oni jemu sprzedawali narkotyki. Okazało się, że go na pysk wywalili w sumie z filmu. No ale wszyscy się podniecali tym, jakim on jest bohaterem, jakim on jest odważnym człowiekiem, jak on się nie boi. No, wszystko było dosyć podejrzane. Było podejrzane, bo kto wychodzi o drugiej nad ranem jeść kanapkę, no i od razu jest napadnięty i tej kanapki ani nie wyrzuca, ani mu tam oka nie podbili. No, było to ogólnie wszystkie dziwne. Ja parę miesięcy temu zrobiłem, parę miesięcy, to było w styczniu w sumie, no to tak styczniowo-lutowo zrobiłem film na ten temat. No, ale to nie jest problem, to jest duży problem, no bo teraz znaleźli prokuratora do specjalnych poruczeń, no i będzie tam rozpatrywał to wszystko, no bo ta prokuraturka Murzynka w Chicago, no po prostu odrzuciła całe te, jak odkryto to, jak to odkryto, że on po prostu to sfabrykował, no to wszystko te 16 takich oskarżeń przeciwko niemu było kompletnie odsunięte. No tam dużo ludzi interweniowało, żeby nic jemu nie zrobić. No i teraz wszyscy się zastanawiają, co to jest za prawo. Gdzie jest to prawo w Ameryce, kiedy ktoś fabrykuje? Chicago wydało tam chyba 400 tysięcy na badanie tej sprawy, na wszystkie te nadgodziny i tak dalej. No i później się okazało, że on chciał spowodować sympatię dla siebie. No, teraz się okazuje, że w zasadzie 70% takich sytuacji, no to są oszukane. 70% jest oszukane. No i co się dzieje? No, w momencie oszukaństwa wszyscy się podniecają tą sytuacją, która mogłaby być, i piszą, jacy to ludzie, czy tam społeczeństwo amerykańskie jest rasistowskie i antyhomoseksualne, a później się okazuje, że to wszystko jest wyssane z palca, no w tym wypadku to jest wyssane z czegoś innego, no i wtedy cisza, wtedy zapada kompletna cisza, wtedy nic nie robią tym wesołkom, którzy zrobili wszystkich w konia, ani nie zwracają pieniędzy, ani nie idą do puszki za te fałszywe oświadczenia, ani nic się im nie dzieje. No i jest taka książka, że mistyfikacje kryminalnej nienawiści. Facet się nazywa Wilfred Raleigh. No i on jest profesorem na jednym w Kentucky State University, czyli w Kentucky z Uniwersytecie Stanowym. No i on kiedy robił swój tam doktorat, no to zastanowił się, doszło mu do głowy. No po prostu słyszał o dwóch sytuacjach. Jedna to była taka sytuacja, że
był bar dla homoseksualistów, no i w 2012 roku tam niedaleko w Chicago i on spłonął. No i ten właściciel powiedział, że to było wszystko napad na jego bar. Napad na jego bar, dlatego, że po prostu tam homoseksualiści przychodzili i się zbierali na te swoje barabara i się tam mieli swoją jaskinię rozpusty i go spalili. No i w tym samym roku na Uniwersytecie w Wisconsin grupa Murzynów zgłosiła do policji, w niektórych miejscach na drzwiach powieszono właśnie pętle do wieszania, no i że tam były różne rasistowskie slogany. No okazało się, że ten właściciel tego baru homoseksualnego sam podpalił, żeby uzyskać ubezpieczenie, a ci czarni studenci, no to po prostu też się przyznali, że sami wysyłali te wszystkie groźby karalne sami do siebie, no i że sami powiesili tą pętlę, tak? Także zastanowił się, no i zaczął zbierać te najróżniejsze informacje, no i zaczął być dosyć nastawiony sceptycznie do całych tych sytuacji, bo człowiek sobie słucha i sobie, no, dziwi się i ma nadzieję, że to nie jest prawda, ale to później wszystko znika, no bo to jest nieprawda. 70% to jest nieprawda. No i to jest na poważną skalę, to jest na dużą skalę. To we wszystkich tych rejonach ciągle słychać te oszukaństwa i później nikt nie szuka prawdy. Taki wesoły pastor w Teksasie, on poszedł do tego Whole Foods. Whole Foods to jest taka troszeczkę organiczna, zdrowy sklep ze zdrowym jedzeniem. No i on oskarżył ich, że w takim ciasto tort, który na urodzinowy zamówił, no to tam były napisane różne obraźliwe słowa skierowane do niego. No i zaczął ich skarżyć. Cały Whole Foods po prostu wyjął te filmy i pokazał. Mówi, masz, tu jest po prostu to, co dostałeś, a to jest to, co pokazujesz, że dostałeś. Tym, co miałeś zapakowane, jest kompletnie co innego. No i po prostu udowodniono to. Także wszyscy ci zboczeńcy, szczególnie ci zboczeńcy, no to są nad wyraz, mają ten motorek w dupie, żeby po prostu oszukiwać, żeby tą swoją sprawę jakoś sztucznie podtrzymywać i dolewać jej oliwy do ognia, kiedy to jest kompletna nieprawda. Jest to dosyć smutne. Że społeczeństwo po prostu daje się nabierać na takie sprawy, że społeczeństwo jest robione w konia i zgadza się na to. Tam inny jeszcze sytuacja była taka, że no dla odmiany biała kobieta polała się kwasem sama, żeby oskarżyć czarnego człowieka o to, że on to wszystko zrobił. No i później przyznała się, że to jednak była ona. W pewnym momencie na Uniwersytecie w Buffalo właśnie, to jest tam tym wyżej w stanie Nowy Jork, no bo jest miasto Nowy Jork, no i cały ten stan Nowy Jork, w Buffalo, no to właśnie taki czarny to Murzyn właśnie, który robił doktorat, przyznał się, że tam te kartki, które tam znaleziono dla białych tylko, dla czarnych tylko, no to takie rasistowskie napisy tam z lat 50. czy 60. w Ameryce, czy z południowej Afryki. No i później się przyznał, że to właśnie był on. I ten rally nazbierał tam 300-400 tych najróżniejszych oskarżeń takich, no i właśnie wyliczył, że 70% to są wszystkie oszukaństwa i to on policzył między 2010 i 2017 roku. Oczywiście jest tam dużo, dużo więcej tego wszystkiego,
i to nie jest pozbierane, czy nie jest dawane do policji, to nie wchodzi w raporty. No ale to są makabrycznie duże ilości, szczególnie te oszukaństwo. Co jest smutne, czy groźne, to jest to, że każda taka sytuacja, to od razu politycy wskakują i od razu mówią, że to jest makabryczne to, co się stało. No i później jak się okazuje, że to jest robienie ludzi w konia i mistyfikacja, no to ciągle podtrzymują to samo, pomimo wszystko, że to było sfabrykowane, ale mogłoby być i coś takiego jest straszne. No jest ta argumentacja po prostu nieprawdopodobna. To tak jak dzisiaj ludzie rozumują, to nie ma znaczenia, że fakt, że zdarzenie się nie odbyło. Nie ma znaczenia, że coś, kto mówi, że było, nie było, ludzie tłumaczą, że mogłoby być i że to, co mogłoby być, no to reprezentuje jakąś tam sytuację społeczną. Jest to jakieś rozdwojenie jaźni. Dzisiaj ludzie po prostu nie mają moralności. Dzisiaj po prostu ludzie na lewicy szczególnie zaczynają wierzyć w te bajki stworzone przez siebie. Nie potrafią rozróżnić, co jest dobre, a co jest niedobre. No i oni, i większość tych grup ma jednak jakieś takie bardzo duże zainteresowanie w tym, żeby rozmuchiwać te wszystkie sytuacje sztuczne czy niesztuczne. No bo nawet te sztuczne sytuacje, jeżeli są rozmuchane, to Goebbels mówił, że kłamstwo powtórzone 1000 razy robi się prawdą. No i tutaj to tak samo. Większość tych oszukanych, najróżniejszych ataków, nieataków, szczególnie na te grupy mniejszościowe, teraz właśnie od groma jest w raportach tych ataków na muzułman. Na muzułmanów, na muzułmanki szczególnie. One ciągle mówią, że ktoś gdzieś tam im coś zrobił, o te burki, o te szmaty na głowie, o tym, że coś tam im powie w metrze. No i to trudno skonfrontować to. Później idzie ta historia w świat, a wytłumaczenia czy prawdy później nikt nie jest zainteresowany. No te wszystkie zgniłe środki masowego oszukaństwa po prostu podtrzymują ten fenomen tych bredni. I Smollett, no to nie jest to w sumie norma. W sumie to jest wstyd dla całego systemu sprawiedliwości, bo tam jak prokuratura i sędziowie i wszyscy politycy, jak oni zareagowali na to bez żadnej kary, po prostu bez żadnych, wszystko zostało umorzone, ugłaskane i po prostu zasypane piaskiem. No jest nadzieja, że normalni ludzie dojdą do dna tego wszystkiego, co tam się działo. No bo to jest niemożliwe, żeby w ten sposób Ameryka działała. To jest niemożliwe, żeby po prostu ta sprawiedliwość stawała na głowie. No bo to nie jest już sprawiedliwość. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, naciśnijcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek dzyń, o powiadomieniach, piszcie opinie, pytania, polecajcie gdzie się da i do następnego.